Hej, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pracowników, zatrudniania pracowników. Czy jest lepiej, czy zrobiło się gorzej? Tak jak wcześniej, jeżeli oglądaliście moje filmiki, to wiecie, że przyjechałem po raz kolejny z powrotem do Wielkiej Brytanii po 10 miesiącach pobytu w Polsce. Jak dużo się zmieniło od tamtego czasu? Czy się zmieniło, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy? Czy się polepszyło, czy się pogorszyło? Jak to wygląda sprawa w tym temacie? Powiem to z dwóch stron. Powiem ze strony swojej, jako pracownika, który być może będzie w przyszłości szukał pracy, bądź szuka. Ja zawsze generalnie jestem otwarty do, jeżeli chodzi o nowe propozycje pracy, dlatego że zawsze uważam, że nie warto zamykać siebie w jakiś sposób, tak w jakimś takim pudełku, że skoro już jestem zatrudniony, to już nic nie szukam, nie daje się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam podejmę jakby temat od tej strony właśnie osoby, która być może poszukuje pracy, a również podejmę temat od tej strony drugiej, czyli od strony osoby, która zatrudnia, bo jak wiecie, jestem menadżerem, więc zatrudniam również ludzi, więc wam powiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej, jakie były sytuacje zabawne ostatnio i jak to generalnie wygląda na rynku pracy. Zanim oczywiście przejdziemy do tego materiału, to zapraszam do pozostawienia lajka, zasubskrybowania i zostawienia komentarza. Jeżeli również chcecie widzieć moje materiały zaraz, jak tylko się ukażą na swoim feedzie, na YouTubie, to oczywiście również włączcie dzwonek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będę widział większą liczbę osób, które komentują i subskrybują do mojego kanału. A teraz bez zbędnego już przedłużania, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ok, czyli zaczynamy. Poszukiwanie pracy i pracownicy w Wielkiej Brytanii. Jak to w tej chwili wygląda? Zacznijmy może od mojej strony w pierwszej kolejności, czyli opowiem, jak to było ze mną. Ci, którzy wcześniej oglądali moje filmiki, to wiedzą, że ja wróciłem do Polski po 17 latach przebywania w Londynie. Wróciłem do Polski na 10 miesięcy. W ciągu tych 10 miesięcy można powiedzieć, że tak naprawdę 5 pierwszych miesięcy jakoś jeszcze dawałem radę psychicznie, jakoś sobie dawałem gdzieś tam tłumaczenie, że wiadomo, że jest to takie przejście kulturowe i tak dalej, przyzwyczaić się trzeba. Ale po 5 miesiącach stwierdziłem, że jednak nie jestem w stanie funkcjonować w Łodzi, bynajmniej nie w Łodzi, ponieważ to skąd jestem miasto to z Łodzi. Stwierdziłem, że to było dla mnie miasto za małe, tam się niewiele działo. Pracę miałem ok, ale praca była głównie z domu, zdalna. Do Warszawy jeździłem tylko raz w tygodniu, co nie było dla mnie idealne, ponieważ jestem człowiekiem, który lubi mieć kontakt z innymi ludźmi, lubi być gdzieś na miejscu, lubi jeździć do biura. Mam taką potrzebę, żeby wyjść do biura. Nie jestem typem człowieka, który lubi siedzieć przed komputerem 8 godzin w domu zamknięty, bo bym dostał po prostu pierdolca, można powiedzieć. Więc po prostu mi to nie odpowiadało, dlatego postanowiłem szukać innej pracy. I stwierdziłem, że jeżeli mam szukać pracy w Polsce gdzieś, na przykład za 5 tysięcy brutto, to w dupie to mam, wolę się zawinąć z powrotem, wyjechać do Wielkiej Brytanii, ponieważ wiem, że zarobię więcej, będę pracował w swoim zawodzie, będę pracował w tym, co lubię i wiem, że na pewno będę mógł się lepiej rozwijać. Więc stwierdziłem, że ok, zaczynam szukać znowu pracy w Wielkiej Brytanii. Czy było trudno? Czy było mi trudniej znaleźć pracę, szukając jej z Polski? Tak, było mi trudniej. Powiem, dlaczego było mi trudniej. Z dwóch powodów. Przede wszystkim, po pierwsze, postawiłem sobie wyższy próg zarobkowy. Tak? Jak każda osoba mieszkająca za granicą, zastanawiamy się, czy wyjazd z powrotem z miejsca, w którym już jesteśmy, będzie opłacalny. Czy jest to odpowiednia decyzja, czy jest to rzecz dobra, którą wykonujemy. Więc ja również miałem takie myśli w głowie, tak? Z jednej strony miałem znajomych, którzy mi mówili, o co ci biega, dobrze zarabiasz, zarabiasz przecież ponad 8 tysięcy, dostajesz na rękę, jesteś osobą, jesteś singlem, nie masz żadnych pożyczki, nie masz żadnego kredytu, nie masz dzieci, nie musisz się o to martwić, o co ci chodzi, 8 tysięcy, ludzie by chcieli zarabiać tyle pieniędzy w Polsce, tak? Ale ja z drugiej strony mówiłem, no dobra, ale ja ciągle mam taką niepewność, czy ta praca dla mnie będzie, czy nie będzie, jak to będzie wyglądało.
Poza tym nie mogłem sobie dać rady z siedzeniem, tak jak mówiłem, w domu, więc zacząłem po prostu szukać tej pracy z powrotem w Wielkiej Brytanii. I teraz tak, zacząłem sobie to kalkulować, no bo musiałem stwierdzić tak, jeżeli tutaj zarabiam 8 tysięcy i mam swoje mieszkanie i na wszystko jest mi stać i tak dalej, i tak dalej, to wyjeżdżając z powrotem do Wielkiej Brytanii muszę mieć jakąś podstawę, tak, jakąś podstawę zarobków, która będzie dla mnie odpowiednia, wystarczająco satysfakcjonująca, żeby móc tutaj wrócić. Tak, biorąc pod uwagę oczywiście inflację, biorąc pod uwagę ceny za mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki Bogu udało mi się zrobić tak, że wróciłem w zasadzie do tego samego domu, w którego mieszkałem wcześniej, praktycznie na taką samą cenę, jaką płaciłem wcześniej. Tam 50 funtów jest różnicy. Ale moje opłaty za mieszkanie nie są tragiczne, więc to było dla mnie oczywiście dużym plusem, ale pomimo to postawiłem sobie jakąś taką granicę i miałem bardzo dużo ogłoszeń z Wielkiej Brytanii, do mnie wracało ludzi, bo wysyłałem wiadomo CV swoje i tak dalej, wracali do mnie i często było tak, że zaczynaliśmy rozmowę i była kwestia no, wynagrodzenia, tak? I tutaj automatycznie rozbijały się nasze drogi, ponieważ na przykład oferowali mi pieniądze, które były zbyt niskie, które były tak śmiesznie niskie, że po prostu stwierdzałem, że nawet nie mam o czym w ogóle dyskutować z tymi ludźmi, od razu przerwałem interwiu. Były takie sytuacje, że naprawdę, kiedy mi mówili, jakie jest wynagrodzenie, to po prostu od razu obcinałem, bo nawet nie chciałem tracić czasu na rozmowę z tymi ludźmi, bo to było dla mnie po prostu poniżające, że chcą płacić takie kwoty, jakie oni oferowali za tak wysokie pozycje, jakie szukali również oraz tak niskie pieniądze za takie doświadczenie, jakiego oczekiwali. Więc jeżeli taka firma do mnie wracała, to już wiedziałem, że to po prostu jest, no nie jest to poważna firma, nie jest to miejsce pracy, w którym ja chciałbym mieć generalnie pracować i dawałem sobie spokój. Dawałem również sobie spokój z małymi firmami, okay, z firmami nieznanymi, dlatego że spaść z rynnu pod dachę to, jak to się mówi, z deszczu pod rynnę, sorry, co ja wymyśliłem z rynnu pod dach, z deszczu pod rynnę to też żaden sukces, bo no w Polsce ja pracowałem w dużej korporacji, ale cały czas miałem takie wrażenie, że nie jestem pewien, czy ta praca będzie na stałe, tak? Cały czas miałem takie poczucie niepewności i tutaj przyjeżdżając też nie chciałem znowu iść do jakiejś małej firmy, która znów też mi da to poczucie niepewności. Ja chciałem od tego poczucia niepewności odejść, tak? To było też powodem, dlaczego ja wyjechałem z Polski i wróciłem z powrotem tutaj do Wielkiej Brytanii do pracy. Ale no, mówię, tak jak mówię, no niestety, no ten wyższy próg zarobkowy, jaki sobie postawiłem, był po prostu dla mnie, no jakby z jednej strony też hamulcowym, tak? Więc dlatego być może więcej to trwało, to moje poszukiwanie pracy niż normalnie, niż wcześniej. No bo wiadomo, że człowiek jak już jest gdzieś na zagranicą, mieszka tutaj, tak jak ja mieszkałem 17 lat wcześniej, no to nie miałem jakichś innych priorytetów, czy jakichś tam innych pomysłów, które mogłem położyć na szali i powiedzieć, ok, jak wyjadę, to stracę to, więc żeby wyjechać, muszę zyskać to. No bo wiadomo, że już tutaj byłem, tak? Więc nie miałem jakby tego porównania mieszkając w Polsce do tego, co tam miałem, bądź co mam dalej, a porównanie do tego, co mam tutaj, więc to jest bardzo istotne. Czy było mi trudniej, jeżeli chodzi o podejmowanie na przykład rozmów kwalifikacyjnych, czy było problemem to, że mieszkałem za granicą, a szukałem pracy w Wielkiej Brytanii? Nie było problemem, ale tylko nie było problemem dlatego, ponieważ ja miałem cały czas brytyjski numer. To znaczy ja wyjeżdżałem do Polski, miałem cały czas swój angielski numer, ponieważ miałem jeszcze kontrakt i nie stwierdziłem, że nie ma sensu tego kontraktu spłacać, bo nigdy nie wiadomo, co się może stać. Nigdy nie wiadomo, czy mi się nie odechce i nie wrócę i nigdy nie wiadomo, czy nie będzie mi ten numer potrzebny i się okazało, że ten numer mi był potrzebny, więc w sumie cieszę się, że tak zrobiłem, że zostawiłem ten numer, ponieważ dawało mi to możliwość tego, że jeżeli ktoś do mnie dzwonił, to widzieli, że jest to numer brytyjski, więc wiedzieli, że to jest osoba, która jest związana z Wielką Brytanią w taki czy w inny sposób, tak? I wystarczyło to, żeby osoba do mnie zadzwoniła i rozpoczęła rozmowę, czyli czy pan jest z Wielkiej Brytanii? Nie, nie jestem. Czy pan wraca? Tak, wracam. Czy mam brytyjskie obywatelstwo? Czy mam pozwolenie na pracę? I tak dalej. Jak szybko jestem w stanie wrócić? Więc to samo w sobie już było dużym, na pewno dużym plusem dla mnie. Bo jeżeli na przykład miałbym numer, nie wiem, polski, to jestem pewien, że większość pracodawców pewnie by nawet do mnie nie zadzwoniła. Odpowiedziałaby na maila, ale przypuszczam, żeby nie zadzwonili, jeżeli podałbym im numer telefonu, tak? Także to było plusem.
teraz tak, czy było więcej, czy też mniej ofert pracy, na jakie znalazłem, bądź na które do mnie odpowiedziały? Było ich mniej. To znaczy tak, nie było mniej osób, które do mnie odpowiedziały, bo w zasadzie praktycznie każde CV, jakie wysłałem, na każdą ofertę pracy, jaką wysłałem, zazwyczaj dostawałem odpowiedź, czyli zazwyczaj dochodziło do tego, że mieliśmy interview, ale tak jak mówię, albo się kończyło tym, że my za mało płacili, albo się kończyło tym, że na przykład nie mogli na mnie zaczekać miesiąc czasu, albo się na przykład kończyło tym, że nie było wystarczająco benefitów, nie podobała mi się ta praca po prostu, coś tam wyczułem, że jest nie tak. To nie było zawsze tak, że to tylko mnie odrzucali. Bardzo często jest tak, że również ja się zastanawiam i często odrzucam niestety dalsze jakieś rozmowy, ponieważ uważam, że no jednak po tym pierwszym interwiu nie czułem tego połączenia. No nie było to coś, nie? No trzeba poczuć tą chemię z tą osobą, którą się tam rozmawia, że jeżeli to ma być twój przyszły przełożony, bądź to ma być twoja przyszła firma, w której pracujesz, no to musi to odpowiednio wszystko być. No, ja mam takie coś, że muszę wyczuć to, nie? Więc to było z dwóch stron, ale generalnie rzecz biorąc, miejsc na rynku pracy było mniej dla mnie wówczas i cały czas jest ich mało. To znaczy, dla osoby z moim doświadczeniem wieloletnim już w branży, w której ja pracuję, a więc w branży FM, jest faktycznie mniej tych ofert pracy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ludzie po prostu na wyższych stanowiskach w tej chwili się pilnują, tak? Trzymają się stołków, ponieważ, no wiadomo, inflacja, prawda, ta wojna, problemy popandemiczne, dużo miejsc zostało pozamykanych, dużo innych firm, że tak powiem, zrobiło redukcję pracowników i teraz za trzy osoby pracuje jedna, więc ta jedna się trzyma stołka, bo się boi, żeby nie odpaść i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te wszystkie takie faktory, które dają ten finałowy produkt, którym jest po prostu mniejsza liczba ofert pracy na rynku. Tak, więc na pewno było to trudniejsze. Na pewno było to trudniejsze. Co jest też istotne, znacznie trudniejsze i może nie trudniejsze, znacznie bardziej problematyczne również było dostarczenie wszystkich dokumentów. Pomimo tego, że jestem obywatelem brytyjskim, mam brytyjski paszport, mam obywatelstwo brytyjskie i wyjechałem tylko na 10 miesięcy z Wielkiej Brytanii, to żeby wrócić z powrotem i pracując w miejscu, w którym teraz obecnie pracuję, musiałem wysłać informacje na temat mojego zamieszkania z Polski, z Urzędu Miasta, informacje, że jestem zameldowany z Ministerstwa Sprawiedliwości musiałem wysłać informację na temat tego, że jestem niekarany w Polsce, czyli że niczego nie odpieprzyłem w ciągu tych 10 miesięcy i nie zostałem ukarany, nie siedziałem w kiciu, bądź nie miałem jakiejś grzywny, bądź nie miałem jakiegoś wyroku sądowego i tak dalej, i tak dalej. To było również wszystko to, co ja musiałem przedstawić, czego oczywiście wcześniej nie było. I to będzie teraz miało miejsce przez kolejnych 5 lat. To znaczy te 10 miesięcy pobytu w Polsce, że tak powiem, jakby to można powiedzieć, no może nie tyle zepsuło, co wydłużyło mój taki proces wetowania mojego przy moich przyszłych pracodawców, ponieważ oni będą patrzyli zawsze na 5 lat wstecz, więc zawsze te 10 miesięcy będzie musiało być, że tak powiem, accountable for, to się mówi, tak? Czyli będę musiał pokazać dokładnie to samo każdemu pracodawcy, że właśnie nie byłem, że miałem miejsce zamieszkania, że byłem zatrudniony, że nie byłem karany i tak dalej, i tak dalej. Więc to się będzie teraz ciągło za mną przez kolejnych 5 lat, będąc tutaj, ponieważ po 5 latach oni wtedy już tego okresu mojego pobytu w Polsce nie będą brali pod uwagę, tego będą brali znów ostatnie 5 lat. Więc to jest też taka dodatkowa sprawa, która gdzieś tam się teraz za mną ciągnie, pomimo tego, że wyjechałem do Polski i pracowałem normalnie i zupełnie legalnie, tak? Czy było łatwiej mi na przykład prowadzić rozmowy kwalifikacyjne? Więc to różnie bywa. Jeżeli chodzi o pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, to zazwyczaj ona jest w tej chwili wszędzie już, że tak powiem, prowadzona za pomocą Teamsa bądź Zooma, czyli po prostu jest to online rozmowa, tak? Ona wtedy jest, wiadomo, bezpłatna i nikt nie płaci, poza oczywiście czasem, jaki na to, że tak powiem, no, tracą bądź używają. Natomiast drugie rozmowy kwalifikacyjne, to praktycznie każda jedna z tych drugich rozmów kwalifikacyjnych już była wykonana twarzą w twarz. Czyli ja musiałem po prostu już wsiąść w samolot, tak, i przylecieć do Wielkiej Brytanii na rozmowę kwalifikacyjną. Czy to było uciążliwe? No czasami było, chociaż nie było aż tak najgorzej, dlatego że miałem w miarę spokojny rok, więc nie wykorzystywałem urlopu w Polsce, więc troszeczkę mi się tam tego urlopu nagromadziło, którego nie wykorzystałem. Mogłem sobie po prostu użyć te dni urlopowe gdzieś tam na 2-3 wypady, na 2-3-dniowe wypady do Wielkiej Brytanii, na przykład na rozmowę kwalifikacyjną, tak? Czy było to problematyczne, jeżeli chodzi o finanse? No na pewno tak, jeżeli ktoś
nie zarabia zbyt dużo, no to taki wypad z tygodniowym, na przykład tylko wyprzedzeniem, bądź czasami dwutygodniowym, jak dało radę dwutygodniowym, zazwyczaj tak nawet nie było, że miałem 2 tygodnie, tylko prosili o to, żebym przyjechał na przykład w następnym tygodniu już na rozmowę, tak? Zaraz po Zoomie moim tym pierwszym, o pierwszej oficjalnej rozmowie kazali na przykład za tydzień przyjechać, czy prosili mi. No to wiadomo, że trochę trudno jest odmówić w tym momencie, jeżeli się staramy o pracę, jesteśmy nią zainteresowani, na przykład ona mi się podobała i chciałem ją dostać, no to no trochę trudno było, w trudnej byłem sytuacji powiedzieć, słuchajcie, no nie przyjadę za tydzień, a mogę przyjechać za 2 tygodnie, tak? No bo dla każdego pracodawcy to jest automatycznie przesunięcie tego terminu startowego dla tej osoby, tak? Jeżeli oni mają kogoś, kto nie jest w stanie się pojawić na interwiu za 2 dni na przykład, bo mieszka w Londynie, to nie będą czekać na mnie dwa tygodnie, aż ja raczej przylecieć z Polski, tak? Więc to było też coś takiego, no, z czym trzeba się liczyć. Jeżeli ktokolwiek będzie szukał z Was pracy, to oczywiście musicie się z tym liczyć, tak? Te wypady były dość kosztowne czasami, bo nie zawsze były do tanie lony, nie zawsze było tak, że lot był tam za 60-70 zł, czasami było tak, że lot był na przykład za 100 funtów, a czasami było tak, że za 150. Ja nie musiałem na przykład płacić dodatkowo za hotel, ponieważ mieszkałem tutaj u znajomych, więc po prostu no, mogłem się przenocować ten jedną czy dwie noce, więc to było ok, ale tak to na przykład musiałbym płacić za hotel i wiadomo, to by był kolejny jakiś taki już nawet wyższy wydatek, no bo wiadomo, hotele nie są tanie w Londynie. Więc no jest to na pewno znacznie dłuższy, znacznie bardziej problematyczny proces poszukiwania pracy, jeżeli nie jest się w danym miejscu na miejscu, tak, w danym kraju. Natomiast udało się, oczywiście, jak wiecie, znalazłem, przyjechałem i pracuję sobie spokojnie, jestem zadowolony i jest, jakby to powiedziała pani Basia Gil-Majones, ale jak teraz sprawa wygląda od tej drugiej strony, to znaczy od strony pracodawcy, czyli mnie, ewentualnie próbującego zatrudnić pracowników. Czy jest pracowników więcej, czy jest pracowników mniej, czy są lepszej jakości, nie wiem, czy można powiedzieć jakości jako względem ludzi, ale czy mają lepsze wykwalifikacje, czy mają gorsze kwalifikacje, jak to w ogóle wygląda? No więc powiem Wam tak, wygląda słabo. Dlaczego wygląda słabo? Dlatego wygląda słabo, że mnóstwo ludzi wyjechało z Wielkiej Brytanii, tak? Wyjechało z powodu COVID-u, ponieważ się wystraszyli, mieli loty darmowe do Polski, tak? Pamiętamy, była ta cała akcja powrót do kraju i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi powyjeżdżało, później nie mogło wrócić, ponieważ obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. W tym czasie Wielka Brytania zażyczyła sobie, aby osoba, która ma tutaj pracować, musi posiadać albo wizę, albo tak zwany status osiedleńca, także wiele osób, które wyjechało w tym czasie, nie mogło zrobić statusu osiedleńca, a przez to nie może teraz przyjechać, bo nie ma ani wizy, ani statusu, ani niczego, a bez wizy w tej chwili w Wielkiej Brytanii pracy nie dostaniecie, więc i kryteria wizowe również poszły do góry w zeszłym roku, chyba nawet zdaje się w listopadzie, więc zrobiło się jeszcze trudniej dostać, żeby dostać wizę tutaj na pracę, więc dużo ludzi wyjechało, nie tylko z Polski, ale z wielu krajów Europy, nie tylko pracowników polskich, ale z innych krajów Europy również wyjechało z Wielkiej Brytanii i już nie wróciło, więc jest deficyt. A co za tym idzie, jeżeli jest deficyt, no to trudniej znaleźć dobrego pracownika, tak? Bo jakiś tam odsetek, przypuszczam nawet większy, aniżeli mniejszy, tych dobrych pracowników wyjechał i już nie wrócił, bo nie ma takiej możliwości. Więc zostało co? No zostali pracownicy tacy, jacy są w danym momencie w kraju, tak? Bądź ci, którzy w jakiś sposób mogą tutaj jeszcze przyjechać. I często jest tak, że ci pracownicy no nie spełniają nawet czasami podstawowych kryteriów. Uwierzcie mi, ja bezpośrednio nie zatrudniam ludzi jako takich, ponieważ nie jestem menadżerem, frontline menadżerem, tak? Czyli ja mam pod sobą 5 menadżerów, którymi zarządzam, tak można powiedzieć, wspomagam ich, jakby zarządzam tą grupą tych menadżerów, oni mają pod sobą z kolei pracowników i to oni są tymi tak zwanymi hiring managers, tak? Ja jestem tylko w tym momencie brany pod uwagę i tylko wtedy wchodzę do gry, jeżeli chodzi o zatrudnienie, jeżeli muszę na przykład tam finally sign off someone, tak? Czyli tak po prostu jakby pieczęć mojego approval, tak, zgadzam się, żeby ten pracownik został przyjęty, proszę rozpocząć tą całą procedurę zatrudnienia. To wtedy ja wchodzę, natomiast wszystkie te poprzednie stage, czyli te rozmowy Zoom i tak dalej, interview, sprawdzanie CV, to jest prowadzone przez moich menadżerów i oni się muszą z tym borykać. I teraz tak, jaki jest od ich strony feedback, co ja słyszę? Słyszę to, że naprawdę mamy mniejszą pulę pracowników do wyboru, tak? Gdzie wcześniej faktycznie tych pracowników było znacznie więcej, teraz jest ich mniej. Jakość tego pracownika, ich wiedza, doświadczenie, umiejętności,
są naprawdę niższe niż były wcześniej. I ten pracownik również stał się znacznie bardziej wybredny. To znaczy, wam powiem, dam wam taki przykład. Jeżeli mam na przykład biurowiec, którym zarządzamy i mamy na ten biurowiec potrzebę na przykład zatrudnienia, nie wiem, recepcjonisty korporacyjnego, tak? Zatrudniamy recepcjonistę korporacyjnego, taka i taka jest jego wypłata, umieszczamy informacje na internecie, tak zwana pozycja idzie live, czyli ona po prostu wchodzi w życie, rozpoczyna się proces rekrutacyjny, dostajemy CV. Tak, jest CV, ok, stwierdzamy, to CV jest ok, to jest CV, to jest to, to, to. Ja zazwyczaj staram się przynajmniej 5 osób widzieć, 5-6 osób na jedną pozycję, tak żeby dwie osoby, trzy osoby przeszły do tak zwanego final stage i z tych trzech wtedy wybieramy tą jedną, która była najlepsza, tak? W tej chwili często się tak nie da zrobić, ponieważ po prostu brakuje nam właśnie CV, tak? Ponieważ przychodzą CV, które są albo nieadekwatne, albo ludzie mają niewystarczające doświadczenia, albo mają zupełnie inne doświadczenie i wiemy, że nam przyjdą i się znudzą po jakimś czasie, tak? No bo jeżeli na przykład mi aplikuje o pozycję jakąś taką, no właśnie przypuśćmy, no korporacyjnego, tak z góry sobie wezmę z powietrza, korporacyjnego recepcjonisty i widzę, że jest to menadżer jakiś, wcześniej był menadżerem, tak? I stracił pracę z jakiegoś tam powodu, ok, i szuka teraz jako na przykład korporacyjny recepcjonista, gdzie wiem, że jego wynagrodzenie było znacznie wyższe wcześniej, to ja wiem, że ja po prostu jestem tylko przystankiem na jego drodze do poszukiwania lepszej pracy, tak? On tą pracę bierze po to, żeby się utrzymać na jakiś moment teraz na powierzchni wody, tak, z opłatami, ze wszystkim i tak dalej, ale ja wiem, że on mi za 5 miesięcy, kiedy się nadarzy odpowiednia praca i nadarzy się odpowiednia okazja i znajdzie to, czego szuka, on mi po prostu odejdzie, tak? Ja stracę 3 miesiące na jego jakiś tam trening, onboarding i tak dalej, żeby on przeszedł te 3 miesiące tego swojego tak zwanego czas okresu próbnego i on mi na przykład za 2 miesiące po tym odejdzie, bo ja wiem, że to będzie miało miejsce, ponieważ tak ludzie robią, tak? Więc takie CV też muszę odrzucać, pomimo tego, że to jest osoba, która pewnie by wykonała pracę, ale to nie jest sztuką zatrudnić kogoś na parę miesięcy i znów go puścić, tak? Oczywiście, ja z innym pracownikiem też nie mam stuprocentowej pewności, że on mi zostanie na przykład rok. Bo też mieliśmy takie sytuacje, że kogoś przyjmowałem, CV było ok, idealnie, ta osoba się do tego nadaje, ma odpowiednie doświadczenie, ale nie jest przekwalifikowana, tak? Zostanie z nami trochę dłużej i się okazało, że też odchodzi po 8 miesiącach, tak? Czy tam po 9. No zdarza się, no takie sytuacje mają miejsce, nic na to nie poradzimy, taki jest rynek pracy, ale jest na pewno mniej ludzi do wyboru, tak? Powiem wam takie sytuacje, że mieliśmy na przykład CV, to znaczy nie ja, nie my mieliśmy CV, nie u mnie w firmie, tylko znajomy miał CV. Opowiadał mi, że przyszła do niego CV osoby, która wyglądała, że ok, jesteśmy zainteresowani tą panią, czy tamtym panem, proszę bardzo, żeby już nie mówić, że to kobieta czy mężczyzna, bo wiadomo, że to nie ma większego znaczenia, ale ta osoba jest ok. Bierzemy ją na interwiu i się okazuje taka osoba na interwiu na Teamsie, bo jak mówię, no pierwsze zazwyczaj w tej chwili są te Teamsy, bądź Zoomy, bądź czasami Skype, zależy jaka firma, jakiej platformy używa, no ale to już nieistotne. Przychodzi nam i się okazuje, że pani występuje w szlafroku z włosami, tak jakby dosłownie wyszła spod kołdry dosłownie 2 minuty temu i dosłownie mówi, że pyta się ten mój kumpel jej, jak wygląda sprawa, jak się czuje, jak jej dzień mija. No taki wiadomo, taki small talk na początku takiego interview, tak, a ona mówi, że w zasadzie to gdyby nie to interview, to ona by dzisiaj nawet z łóżka nie wstała. No i kiedy się słyszy coś takiego na interwiu, no to człowiek się zastanawia, po co ci ludzie w ogóle to robią? Po co oni w ogóle szukają pracy, jeżeli oni są nawet nie zainteresowani tym, żeby się przygotować na to interwiu, tak? No słuchajcie, ja miałem też interwiu robione przez Zooma, przez Teamsa, tak? To zawsze zakładałem albo koszulę na siebie, albo krawat. No dobra, jak było mnie widać do połowy, no to na przykład siedziałem w krótkich spodenkach, a miałem koszulę od góry i krawat, tak? No żeby mnie było widać jakoś odpowiednio, żebym wyglądał na tym interwiu. No jest to takie samo interwiu, jakbyśmy mieli twarzą w twarz. No w tym wypadku akurat tak nie było i ta osoba dosłownie była w szlafroku, w piżamie i z włosami dosłownie takimi, jakby wyszła spod kołdry. No więc, no interwiu nie trwało długo, jak możecie sobie zdawać z tego sprawę. Chyba zaledwie 10 minut i w zasadzie zostało skończone, no bo nie było sensu, tak? Chłopak, kolega, kumpel stwierdził, że nie ma sensu trzymać takiej osoby na wizji, na tym połączeniu, bo tracę ja czas, tracę ona. Odpowiedzi były zupełnie nieadekwatne, więc w ogóle nie wiem, co miało temu służyć, takie interwiu i po co ona w ogóle szukała, czy tam on tą pracę. No ale
Takie sytuacje są faktycznie, więc widzicie, no tego typu ludzi generalnie czasami można mieć na interwiu. Teraz jest tak, sprawa jest tego typu również, że dużo osób szuka pracy, która jest w pewnym sensie również zdalna. To ta zdalna praca w ogóle pomieszała bardzo dużo, jeżeli chodzi o rynek pracy, no bo są takie zawody, są takie pozycje w firmach, czy to w biurowcach, czy nie, które wymagają obecności pracownika, tak? Wymagają obecności stuprocentowej, tych 8 godzin bitych, że tak powiem, z dupskiem przy biurku albo z dupskiem na miejscu pracy, tak? W biurze, w miejscu twojej pracy. I często jest tak, że ludzie aplikując na tego typu pozycje spodziewają się tego, że ktoś im da możliwość pracy z domu. No proszę wybaczyć, ale jak mogę dać komuś możliwość pracy z domu, jeżeli to jest recepcjonista na przykład korporacyjny? Albo jeżeli to jest na przykład jakiś, nie wiem, supervisor gdzieś na jakimś, czy na przykład security officer, czy coś tego typu. No tego typu pozycje, one są zbazowane w biurze, tak? No nie można pracować jako security officer, czy jako recepcjonista, czy jako nawet kelner, czy jako ktokolwiek zdalnie. No bo nie ma takiej możliwości, tak? Jeszcze jak ktoś na przykład pracuje jako, nie wiem, telefonista bądź telefonistka, siedzi na tak zwanym switchboardzie, odbiera telefony, no to okej, można mu dać pracę zdalną, no bo może dostać komputer, prawda, telefony są przekierowane przez internet do komputera, odbieramy przez telefon, przez komputer, prawda, dostaje słuchawki do domu, ma komputer, siedzi w domu te 8 godzin i tam odbiera te telefony, no to już okej, można coś takiego zrobić. Admin asystant też może pracować z domu, bo wiadomo, też może wykonywać jakieś tam maile, nie maile, prawda, purchase orders, inne rzeczy robić i tak dalej, administracyjne sprawy, ale czasami też wymagane jest, żeby przyszedł do pracy, do biura i też zrobił parę rzeczy w biurze, tak? Z miejsca, w którym powinien normalnie pracować. Więc ta praca zdalna trochę pomieszała, ponieważ ludzie mają naprawdę, przepraszam, jak to się mówi, no, expectation, oczekiwania, które są zupełnie nieadekwatne bądź nieadekwatne w ogóle są co do pracy, na jakie aplikują. Tak? Także tak sprawa wygląda. Jeżeli chodzi o zarobki, to dość niedawno została podniesiona płaca minimalna w Wielkiej Brytanii i to zostało dość wysoko podniesione, bo o 10% aż. 10 czy nawet 10 i coś, już dokładnie nie pamiętam, więc tutaj tak zwany London Living Wage, to jest w Wielkiej Brytanii dla Londynu, przepraszam. London to był London Living Wage, który został podniesiony. Tutaj London Living Wage, to znaczy w Londynie jest wyższa kwota godzinowa, tak zwana minimalna, niż gdziekolwiek indziej w kraju, ponieważ jest to stolica, to po prostu jest drożej, więc to ma taką jakby swoją własną dyrektywę, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Natomiast w Wielkiej Brytanii w ogóle też została podniesiona kwota ta minimalna, więc też wiadomo, no, pracownicy też wymagają więcej pieniędzy. Ja się tego absolutnie nie dziwię, ponieważ podniosły się czynsze, podniosły się opłaty za mieszkania, podniosły się opłaty za telefony, nawet komórkowe. Ja też dostałem ostatnio podniesioną opłatę. Podniosły się opłaty oczywiście za jedzenie, bo wszystko jest droższe i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy, no, liczy się też z tym, że jest drożej, tak? Każdy musi też myśleć o tym, żeby jakoś tam ten koniec z końcem związać i mieć tą jako taką stabilną sytuację finansową. Więc tutaj też na pewno pod tym względem pracodawcy w tej chwili muszą się bardziej starać, żeby tego pracownika znaleźć, tak? Uważam, że w wielu miejscach pracy w tej chwili są prowadzone na pewno rozmowy, jak tego pracownika ściągnąć, ponieważ są pewnego rodzaju stanowiska, kwalifikacje, które po prostu w tej chwili w Londynie są bardzo, bardzo wymagane i bardzo poszukiwane, ale są to jednocześnie pracownicy, którzy są mniej opłacani, po prostu z natury. Takim dobrym przykładem mogę Wam powiedzieć, na przykład będzie pracownik w hotelarstwie w tej chwili, tak? Hotele generalnie mają olbrzymie problemy z zatrudnieniem pracowników, którzy są zainteresowani pracą, dobrzy, mają jakiekolwiek doświadczenie i będą chcieli pracować za taką cenę, jaką hotel oferuje. Hotele zazwyczaj płaciły bardzo niskie stawki, najniższe, tak? A jest to ciężka praca, zresztą możecie się cofnąć w moich filmikach do tyłu, będziecie wiedzieć mniej więcej, jak wygląda praca w hotelu, ponieważ kiedyś pracowałem sam w hotelu również. Więc no jest im trudniej na pewno, na przykład w hotelarstwie jest trudniej zatrudnić tego pracownika, no bo tak jak mówię, większość z nich albo duża grupa takich ludzi wyjechała za granicę do swoich krajów w czasie pandemii i już po prostu nie wróciła, tak?
z różnych powodów. Także na pewno hotelarstwo ma duże problemy. Drugim takiego typu pracownikiem, który jest bardzo, bardzo wymagany tu w Wielkiej Brytanii, to są wszelkiego rodzaju inżynierzy, tak? Inżynier w tej chwili, czy to, nie wiem, na przykład plumber, czy jakiś tam inny, czy nie wiem, czy carpenter, czy jeszcze jakiś inny inżynier generalnie. Inżynierzy są bardzo, bardzo poszukiwani w Wielkiej Brytanii w tej chwili, ale ich zarobki nie są jeszcze na takim poziomie wysokim, żeby oni masowo do tego kraju zjeżdżali, tak? I tutaj jest też ten problem, czyli tutaj jakby to musi się jeszcze wyrównać, ale jeszcze do tego stopnia nie doszliśmy, jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu, kiedy te zarobki zaczną podwyższać się na taki poziom, że one będą po prostu ściągały ludzi automatycznie z zagranicy, ponieważ pamiętajcie, żeby przyjechać do Wielkiej Brytanii i dostać tutaj pracę, należy dostać wizę. Żeby dostać wizę, należy dostać pracę, zanim się jeszcze przyjedzie do tego kraju. Tak to działa w tej chwili, tak? Musicie dostać, żeby dostać wizę w Wielkiej Brytanii pracowniczą, musicie mieć na już podpisaną umowę o pracy, to znaczy musicie mieć ofertę na stole, tak żeby wam HMRC, tak, czy tam Home Office, przepraszam, tak żeby wam Home Office dał możliwość wjazdu do kraju i pracy tutaj legalnej w Wielkiej Brytanii. Po drugie, żeby dostać taką wizę, to trzeba też odpowiednio zarabiać. I tutaj ten poziom zarobków również wzrósł w zeszłym roku. Zdaje się, że w tej chwili to jest chyba około 35 albo 37 tysięcy. Już do końca nie pamiętam. Wiem, że jakiś czas temu było 32 tysiące. Teraz to wzrosło, zdaje się, że na 37, chyba 5 tysięcy więcej. Jeżeli się pomyliłem, to wybaczcie z góry, także możecie wpisać w komentarzu, że pomyłka, że jest na przykład to 35 tysięcy. Widać, że Wielka Brytania z całą pewnością stawia na wyżej wykwalifikowaną siłę roboczą, która więcej zarabia, tak? I w ten sposób odcina sobie, że tak powiem, odcina sobie grupę ludzi, która jest im tak naprawdę bardzo potrzebna, a więc grupę ludzi do wykonywania tych tak zwanych, niestety tak to jest, ale to są, to się nazywają świeciowe zawody, tak? Tych zawodów, które są niskopłatne, nisko szanowane przez społeczeństwo niestety. I są to zawody, które mało ludzi wykonuje, wykonują je tylko dlatego, że muszą. Okej, mam na myśli jakichś sprzątaczy, kelnerów, prawda, pracowników gdzieś tam, nie wiem, housekeepingu właśnie w hotelu, czy gdzieś na recepcjach, czy gdzieś w jakichś shopping centrach, czy w sklepach i tak dalej, tak? No to są prace, które no nawet w Polsce, tak, mówi się, jak się ktoś kogoś pyta, gdzie pracuje, że ci powiedzą, o, jestem sprzedawcą w Biedronce, no to na ludzi się na nich krzywo patrzy, nie? Albo, o, jestem panią sprzątającą, czy coś. I to jest bardzo złe, bo żadna praca nie hańbi, nie powinniśmy tego tak odbierać, ale przez to, że te prace są tak mało płatne, to Wielka Brytania po prostu sobie odcina siłę roboczą, która mogłaby tu przyjechać i te prace wypełnić, bo no niestety Brytyjczyk nie przyjdzie pracować za taką na niższą krajową. A takie było założenie, że no, Wielka Brytania wprowadzając wizy, odcinając się od europejskiego rynku pracy i pracownika, powoduje to, że Brytyjczycy będą mieli większe możliwości do pokazania się, prawda, i do zajęcia miejsc pracy na swoim własnym rynku pracy. No okazało się, że taki kit, że wcale nie, bo Brytyjczycy nie chcą pracować za najniższą krajową, tak jak i w Polsce, tak? W Polsce też jest wielu Polaków, myślę, którzy stwierdzają, że nie będę pracował za najniższą krajową, wolę iść pracować gdzieś na czarno, tak? Dostać więcej, albo wolę siedzieć, nie wiem, na jakimś tam, nie wiem, no nie, jak to się mówi, kuraniówce, czy tam na czymkolwiek innym, na jakimś zasiłku i też pracować na czarno i mieć po prostu więcej pod stołem, tak? Niż iść oficjalnie do pracy i zarabiać jakąś tam najniższą krajową, czy minimalną generalnie, rzecz biorąc. Więc tutaj też tak to działa. Więc tak jak mówię, no dla nas jako pracodawców jest trudniej znaleźć dobrego pracownika. To jest druga sprawa jeszcze, jaką należy też stwierdzić, to, że często gęsto ja, słuchajcie, biorę CV na przykład, biorę tego pracownika na rozmowę kwalifikacyjną, bo wydaje mi się, że CV jest ok. Rozpoczynamy rozmowę kwalifikacyjną i osoba przychodzi mi zupełnie nieprzygotowana na rozmowę kwalifikacyjną. Słuchajcie, ja tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Ja idąc na rozmowę kwalifikacyjną, gdziekolwiek, kiedykolwiek, zawsze sprawdzałem podstawowe dane o danej firmie, tak? Chociaż rzadko jest tak, że firmy się pytają,
o to, nie wiem, jaki mają na przykład revenue w tym roku, bądź ile mają tam oddziałów swoich, czy jakieś takie dane. Nie pytają się zazwyczaj o to, ale ja zawsze to gdzieś tam przeszukiwałem przez internet, tak? Starałem się jakby poinformować samego siebie, tak? Doedukować się na temat tej firmy, na temat historii i tak dalej, tak żeby no, w razie takiego pytania znać odpowiedź. No i przede wszystkim przygotowywałem się również do tego, że no, aplikuję na taką i taką pozycję. Moim CV pokazuje takie i takie doświadczenie, więc muszę mieć odpowiedzi na pytania, które mogą z tego CV wyniknąć, bądź mogą wyniknąć z moich poprzednich prac, tak? No to jest oczywiste. Dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli ja idę na rozmowę kwalifikacyjną, się przygotowuję do tego, tak? A uwierzcie mi, że są takie sytuacje, że naprawdę ludzie przychodzą i są zupełnie nieprzygotowani na CV, na rozmowę kwalifikacyjną. I teraz jest problem, ponieważ ja jako pracodawca, jako przyszły pracodawca, przyjmuję taką osobę, ja muszę przyjąć osobę, którą ja widzę na interview, tak? Czyli to, co ja widzę na interview, to, co słyszę, to, w jaki sposób ta osoba ze mną przeprowadza rozmowę, w jaki sposób ona ze mną kolaboruje podczas tej rozmowy, tak? To mi daje jakąś świadomość, może jakieś wyobrażenie tego, jak ta osoba będzie pracowała później na danym stanowisku, tak? Kiedy ja ją przyjmie. Ja muszę być w stanie to wyczuć, ja muszę być w stanie to zauważyć, ja muszę być w stanie troszeczkę tam, wiadomo, przycisnąć pytaniami taką osobę, jeżeli ona mi opowiada jakieś tam porki palca, jak to się mówi, tak? Czy opowiadam jakieś historyjki z palca wyssane, które nie mają w ogóle które nie miały w ogóle miejsca, bądź nie miały w ogóle, osoba nie miała nawet styczności z danymi sytuacjami, bądź z danymi, nie wiem, oprogramowaniem, bądź z danymi problemami w pracy, tak? Więc ja muszę to też jakby czasami przefiltrować to, co jest w tym CV, żeby mieć jasność. A się okazuje, że ludzie nawet przychodzą nieprzygotowani, tak? Wpisują rzeczy w CV, o których nie wiedzą. Miałem taką sytuację, że przyszła osoba na rozmowę kwalifikacyjną i ja się pytam tej osoby bo to było jeszcze przez rozmowę na Teamsie, pytam się, no tutaj w CV jest coś takiego zaznaczonego, także nie, pytam się dosłownie to, co jest napisane w CV, to ja się pytam, tak? Tylko przemieniam to w pytanie. To, co u niej jest w stwierdzeniu, przemieniam w pytanie. I ta osoba do mnie mówi, ale ona nie bardzo rozumie pytanie. Ja mówię, no ale to jest to, co jest napisane w twoim CV. Tak? Więc i tutaj taka konsternacja momentalnie wyszła, i od razu złapałem taką osobę, że okej, napisane jest coś, co w CV, co albo nie miało miejsca, albo ktoś poszedł i po prostu na zasadzie lenistwa wpisał sobie w Artificial Intelligence AI pod tytułem napisz mi dobre wprowadzenie, albo napisz mi CV zbazowane na tym, na tym, na tym, na tym, i po prostu dostał automatycznie wypisane CV i nie wiedział nawet, co w nim jest, bo nie raczył sprawdzić. No ale są takie sytuacje, tak? Także widzicie, no z tymi pracownikami to różnie bywa, nie? Generalnie rzecz biorąc, nie jest łatwiej, jeżeli chodzi o oszukanie w pracy w Wielkiej Brytanii. Naprawdę nie jest łatwiej. To, co było kiedyś, a co to jest w tej chwili, to już jest znaczna zmiana. Jeszcze to nie jest dzień do nocy, bo jeszcze nie jest tak źle, ale jest to już zmiana, którą ja zauważyłem, wracając tutaj po 10 miesiącach pracy w Polsce. Okay? Czy jest łatwiej i czy jest lepiej dalej jak w Polsce? Uważam, że tak. Że dalej jest łatwiej znaleźć tutaj pracę niż znaleźć pracę w Polsce. Ale mówię to tylko i wyłącznie z pozycji osoby, która pracuje w Wielkiej Brytanii w Londynie i mieszka w Londynie i pracuje w Londynie. Pamiętajcie, to jest Londyn, to jest 12 milionów ludzi i to są olbrzymie połacie miejsc pracy, tak? Mnóstwo firm. Mnóstwo po prostu firm, więc i tych pozycji też jest znacznie więcej. Warszawa na pewno również ma znacznie większe możliwości zatrudnienia niż na przykład taka Łódź, tak? Czy tam gdzieś, nie wiem, jakieś inne miasto, Poddębice czy gdziekolwiek indziej, tak? Także pod tym względem wiadomo, że to jest też zależne od tego, słuchajcie, gdzie tej pracy szukamy i gdzie jesteśmy zbazowani. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Wiem, że jest to temat, który już gdzieś tam wcześniej się przewinął, ale chciałem zrobić taki po prostu lekki update, no bo wiadomo, że ludzie w Polsce szukają pracy, tak? I myślą o tym, żeby wyjechać za granicę. No wiadomo, że nie jest teraz w Polsce jakoś tak super. Na pewno jest gorzej niż było jeszcze rok temu, na pewno jest gorzej niż było przed pandemią.
To jest widać. Ja słyszę to po znajomych, słyszę to po rodzinie, którzy mieszkają w Polsce i narzekają na to, że coraz drożej jest, coraz wyższe opłaty, pensje nie idą w górę wystarczające itd., itd. I dużo ludzi zaczyna myśleć i zaczyna mieć jakąś refleksję na temat tego, czy może warto jest wyjechać gdzieś za granicę, gdzie mniej więcej, gdzie jest dostępność, gdzie można, gdzie nie można wyjechać, jak to wygląda. Parę osób mi pisało komentarze w moich poprzednich, pod moimi poprzednimi filmikami, pytając się, jak to jest teraz z tym wyjazdem, jak to teraz jest z tymi zarobkami, itd., itd. Także mam nadzieję, że w jakiś sposób to Wam też teraz jakby pokażę, jakby narysuję ten obrazek Wielkiej Brytanii i rynku pracy, jaki tu w tej chwili jest. Słuchajcie, jak zwykle zapraszam do polubienia tego odcinka, zostawienia komentarza, zasubskrybowania mojego kanału. Na pewno będą kolejne odcinki. Jak zwykle bardzo chętnie czytam Wasze wnioski, Wasze komentarze, Wasze pomysły na przyszłe odcinki, na jakieś przyszłe tematy, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo proszę o to, żebyście pozostawiali, bo czasami też mam tak, że jest brak weny i nie mogę sobie pomyśleć, okej, co by tutaj dzisiaj nagrać? No nie bardzo wiem, tak, to już nagrałem, tym nie chcę Was nudzić, to może nie być ciekawe. Wiadomo, tak, no zawsze gdzieś tam jest jakaś, że tak powiem, próżnia, gdzie człowiek, w którą człowiek wpadę, po prostu ma problem, żeby wymyśleć kolejny odcinek. Także zawsze ciepło odnajduję i ciepło przyjmuję jakieś z waszej strony inicjatywy na to, żebym kolejny odcinek nagrał. O odcinku, jaki następny myślę, to najdziwniejsze sytuacje, jakie miałem, jeżeli chodzi o pracę w Wielkiej Brytanii. Myślę, że będzie to dość zabawny odcinek, no bo wiadomo, no tutaj różne rzeczy się dzieją, tak? No to jest taki trochę szalony świat czasami, więc na pewno, no na pewno tutaj są sytuacje, które w Polsce miejsca by nie miały, z tego względu, że po pierwsze społeczeństwo by na nie nie pozwoliło, po drugie ludzie inaczej podchodzą do wielu spraw, znacznie poważniej, mają znacznie zupełnie inne podejście, mają znacznie większą, że tak powiem, takie samozachowawcze jakieś podejście niż tutaj, więc pewnie takiej sytuacji by nigdy nie było. Na pewno będzie to ciekawy odcinek, także już teraz zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć.